Łódź, pompa i samochód ratowniczo-gaśniczy. Taki sprzęt w ostatnich dniach trafił do dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych w Tarnobrzegu. Otrzymali go strażacy ochotnicy z Wielowsi i Nagnajowa. Sprzęt został oficjalnie przekazany podczas uroczystej zbiórki, w której wzięli udział druhowie ochotnicy oraz zaproszeni goście. Do jednostki OSP Wielowieś trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy, pozyskany z zasobów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Zastąpi on wysłużonego już stara. W 1995 roku OSP udało się zakupić średni samochód gaśniczy marki Star 200, który przez 23 lata dzielnie służył nam strażakom i właśnie dzisiaj doczekał się swojej emerytury strażackiej. Jednostka obecnie posiada dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, łódź ratowniczą z silnikiem spalinowym oraz wiele innego sprzętu niezbędnego do profesjonalnego i prawidłowego prowadzenia działań. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest jednym z priorytetów naszej działalności, dlatego też bardzo cieszymy się z tego nowego auta. Przekazany po służbie w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Tarnobrzegu samochód został wyprodukowany w 2001 roku. Wyposażony jest w autopompę wydajności 2400 litrów na minutę. Dodatkowo służy do transportowania załogi w składzie 6 strażaków ratowników. Auto bardzo niezawodne. Ja nie przypominam sobie jakichś większych problemów technicznych z tym samochodem. Kierowcy bardzo zawsze chwalili ten samochód, jeżeli chodzi o walory użytkowe. Myślę, że ten samochód równie dobrze będzie Wam służył w latach następnych. Życzę Państwu, aby ten samochód służył jak najdłużej, jak najmniej awaryjnie, aby jak najmniej jeździł do pożarów. Chciałoby się tak powiedzieć, żeby Wam zawsze służył ten samochód jako samochód tylko do ćwiczeń i tylko do paraty. Ja jako przedstawiciel mieszkańców tego osiedla pragnę bardzo serdecznie podziękować za to, że przychyliliście się do tej prośby ze strony naszych druhów, żeście im pomogli, że mogli otrzymać ten samochód. No na pewno jest on bardzo przydatny, mogą sąsiednie straże nam pozazdrościć. Nowy sprzęt pożarniczy trafił także do strażaków z Nagnajowa. Łódź płaskodenna w wersji lodowej Jacek 2 z silnikiem zaburtowym Merkury wraz z przyczepką transportową oraz pompa pływająca Posejdon zostały oficjalnie przekazane i poświęcone podczas uroczystej zbiórki. Dla zwiększenia potencjału operacyjno-technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej, a w konsekwencji dla poprawy bezpieczeństwa społeczności miasta Tarnobrzega i województwa podkarpackiego. Przekazany sprzęt jest doskonałym uzupełnieniem tego, którym obecnie dysponuje jednostka. Do tej pory druhowie ochotnicy mogli korzystać z lekkiego samochodu ratowniczego, pompy i łodzi jeszcze nie mieli. Jest to bardzo lekka łódź, która może być wodowana w każdym miejscu. Można w parę osób nam łódź przenieść. Zanurzenie mam bardzo małe, przez co można dotrzeć do miejsc, gdzie jest niski poziom wody. Dodatkowo jest to łódź, która może być wykorzystywana w ratownictwie lodowym. Jest ona wyposażona też w sprzęt niezbędny, od kamizelek poprzez koła ratunkowe, rzutki. Także jest w pełni gotowa do działania. Pompa pływająca pozwala bardzo przy małym zanurzeniu wypompować pełną, dużą ilość wody. Zbiera praktycznie wszystką wodę, która jest w danym terenie. Nie potrzeba żadnych smoków, jest możliwość prowadzenia tej łodzi po lustrze wody, ewentualnie gdyby był jakiś pożar, który się przemieszcza. Sprzęt kosztował ponad 20 tysięcy złotych. Jego zakup został sfinansowany ze środków jednostki oraz pieniędzy przekazanych przez gminę Tarnobrzeg, MSWiA oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Zdecydowałem się pomóc OSP w Nagnajowie. Jak wiemy, osiedle Nagnajów leży, można powiedzieć, w specyficznym miejscu w Tarnobrzegu. Z jednej strony jest rzeka Wisła, z drugiej strony jezioro. Stąd na pewno taka łódź będzie potrzebna. Tutaj zaznaczaliśmy na zebraniu, że praktycznie nie ma roku, kiedy na Wiśle coś się nie dzieje, kiedy nie dochodzi do jakichś zdarzeń, czy to właśnie utonięć, czy właśnie czasami jak są podtopienia. A więc na pewno taka łódź będzie pomocna i będzie ratowała czy życie ludzkie, czy również mienie.
Jak zapowiada Kamil Kalinka, w budżecie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zabezpieczone zostały również środki na zakup defibrylatora dla jednostki OSP Nagnajów.